to wzięłem płetwonurka, nie? Płetwonurka, on plecami się tam, żeśmy go tam dobrze ukryli. I jak podszedł, to zsynchronizowali, on ręką, a ten plecami i podniósł tam. A tu zapomniałem. I taki silny. Tak, że pod Piotrowski, bo on tam i ten trenitor, no. Pytał się mnie, z pół roku chodził i mówi, no jak będziecie robić z tym? On wiedział, że ja się przyjaźnię z chłopanem. Ja mówię, dobra, nie musisz, ty, kogo wezmą na podwiesięte? Nie było drugiego takiego, prawda, żeby takie chłopisko i że o warunkach, nie? To same warunki na to. Tak samo i Kowalewski się pytał, bo miał zagrać tego. No. Gajos miał zagrać zamiast Kowaleckiego tą rolę. Jak się nazywał ten? Za głowę miał. To miał być tuczony? Proszę? Miał być utuczony? Tak. Na Krymie. Bo na Krymie chciałem robić mistrzostwa świata kaskaderów. Na Krymie i tam to jest, sprzyjali mnie, dawali mnie w Warteku, bo tam w Warteku jest taki ten stadion ładnie położony wśród gór i finansowo, że no ale potem warunki się tak stały jak stały. Nic z tego nie wyszło. I tego Bohuna poznałem jako blondyna w ogóle. Poznałem go jako blondyna, bo on grał tam jakąś rolę tam takiego filmu u nich, tam już nie pamiętam i nic specjalnego. No ale go wypatrzyła ta bala, właśnie go wypatrzyłem i zobacz tego tu no, stanie chłopak. No i jak ja do niego tylko opowiem już końcówkę. Przyjechałem, miałem jako jedyny tam z grupy miałem samochód. Miałem samochód z tego, Renówkę miałem. I przyleciałem, jak żeśmy wylądowali w Nicei, bo tam tylko, bo w Cannes nie ma lotniska. Do 30 km tam jest do tego. No i producent mówi, to pojedź po tego, bo Saszka przylatuje, bo on z Moskwy przylatywał, nie? I ja po niego pojechałem, on z Warszawy przyjechał, wziąłem ich, tak wiozę go już tą estakadą w Cannes. Pierwszy raz był za granicą? Tak, pierwszy raz był tam za granicą. I otworzył okno i tak, ja chcę żyć, no, Hoffman otworzył, bo on potem po Hoffmanie u Wajdy zagrał, no wiemy i w kilku produkcjach takich znaczących zagrał, dlatego w jednym takim serialu bardzo poczytnym, ponętnym w Rosji, także, że to miał tragedię, bo syn zginął w wypadku samochodowym, dlatego tam się, no jak każdy. I Leszku, na koniec chcieliśmy podsumować, bo byśmy mogli tak długo rozmawiać, bo naprawdę tyle osób, co ty znasz, aktorów, zresztą miałem sam przykład na sobie, jak mogę powiedzieć tylko taką krótką, jeżeli Leszek mnie poznał z Wadimem Brockim i później się okazało, że Wadim Brocki zagrał za darmo na gali boksu, to już samo to, że Leszka słowo wystarczyło i po prostu tak się stało. I to po prostu każdego innego, z którym mnie Leszek zapoznał, to po prostu też samo to widać, no, coś nieprawdopodobnego, nieprawdopodobny człowiek. Ale chciałem się zapytać, czy może napiszesz książkę? To jest, wiesz, ja wiem, niech Hoffman mówi tak, napisz. Zapach kobiety. A ja mówię tak, wszyscy dzieci, prawda, żony, wszyscy będą mieć pretensje do tego, a nie uzasadnione, bo nic takiego nie było. Tak. A może jeszcze nam powiesz na koniec, bo twoje plany reżyserskie. Ale to chciałem, czy to powiem, a potem pan reżyser. Tam mam propozycje, tam znaczy reżyserskie, wyprodukowania dwóch filmów, to by były głośne filmy. Na jeden są pieniądze i na drugi są. Jeden jest o Kuleju, a drugi jest wymyślony. Dlatego, ale dzisiaj na przykład byłem na rozmowie i mówię, tak rozmawialiśmy, bo zdjęcia będą w Paryżu i mówi tak. Ten producent... Nie powiemy nazwiska. Tak, nie powiem i mówi, słuchaj,
a tam mam takiego klosarda, wiesz, i chciałem, kogo na tego klosarda? Ja mówię, ja już ci powiem, kogo idzie tego, Depardieu. No, tylko on mówi, nie będziesz musiał mówić, że to we Francji się dzieje, że tego, bo on cały świat go zna, nie? I on, a jego zrobić klosarda, to przez nie trzeba, bo on wygląda jak klosarda. Oszczędność na charakteryzację. Tak, bez charakteryzacji, no i tego. Mówię, i tam wypadek taki samochodowy, bo tam bierze ze 30 samochodów, ja mówię, w nocy tak, w dzień nie. No. W nocy ukryjesz wszystko na tego, jak zrobisz to wtedy. Ale robiłem nocy nie po prostu, bo fajny też, chciałem powiedzieć o panu Andrzeju, że grałem tak, w Krajobrazie po bitwie, to był w latach 70. na początku, to o Brzezińce, o tego Daniel Luderoli, taki ciężki film. Potem grałem w Brzezinie. W Brzezinie razem z naszym wspólnym znajomym. Ogierdem. Tak, Łukaszewiczem. Grałem w Weselu, bo on robił. No i potem jeszcze Panna Nikt grałem i grałem w Nocy Listopadowej, o czym chciałem powiedzieć. No i tam na gdzie jest muzeum karykatury, żeśmy zdjęcia robili, to na Kozłowskim Przedmieściu. Tak, ostatnio byliśmy tam na wystawie Hoffmana. I chodziło o to, że Polacy, bo to Nocy Listopadowe, wiemy jaki temat jest, prawda, że to są Rusy i Słowacy i my. No i powiedzmy Polacy, no, oni na koniach tacierali na Polaków, bo to oni z tego. No i po pierwszym dublu fajna mówi dość. I ja podchodzę do niego i mówię, panie Ryszardzie, to ideolo. I to jak powiedział, ideolo, no to co będzie więcej? Mówię, to ja już wiedziałem o co chodzi, to tylko jeden dolek. Szybko się odebraliśmy do domu, bo to też zawsze wieczorne zdjęcia, chłodno trochę i tak dalej. A co chciałeś, żebym powiedział? No już powiedziałeś o reżyserze, co będziesz, co masz w planach. No w planach, no tyle co w planach, żeby człowiek zdrowy był, to jest najważniejsze. Ja doznałem kilku takich kontuzji poważnych, spadłem z wysokości, złamałem 5 żeber, złamałem. 5 żeber złamałem w Łodzi. W Helsinkach? W naszym filmie? W Helsinkach? Nie. To był o tym. Zaraz sobie przypomnę tytuł. W każdym razie wsiadłem w samochód i przyjechałem do domu, ale już nie mogłem wysiąść, nie wysiadłem. Jak wysiadłem z samochodu, to mnie syn tam z kuzynem mnie już wyciągnęli i wtedy jeszcze mieszkałem na 4. piętrze bez windy. No ale posadzili mnie na krześle, to młody chłop tak. I co było na tego? Jak wstawałem, to znaczy jak leżałem na łóżku, nie? No to już nie mogłem nic zrobić, tylko musiałem leżeć w tym łóżku. Ale jak on do pracy, ten do szkoły, no to ja sam zostawałem, nie? To musieli mnie podnieść. Więc jak mnie podnosili, wyciągnęli drzwi na podłodze i mnie tak do góry ustawiali, pionowali mnie, nie? I to mnie najbardziej było, że jak mnie pionowali, to ja do syna mówię tak. A to syn miał wtedy 16-17 lat, ale wiele dbałem się. Bałem się, żeby nie upuścił tych drzwi, że tego, no mi tata nie upuścił, nie. Ale z tego wszystkiego to największym szczęściem są moje dzieci i wnuki, obecnie mam dwójkę, bo mam córkę. Często ogląda się w tych filmach, wspomniał pan panią Skorupko, czy panią Nataszę Urbańską, tak, jedna w Potopie, druga 1920 rok, tak? Czy one mają dublerki, czy mają też panie, które ich zastępują, bo jak oglądamy te filmy, skądinąd piękne kobiety, nie ma wątpliwości. Ale nawet jak spadnie z konia, czy bomba tam, prawda, wybuchła, no to elegancko fryzurka, prawda, zawsze makijaż i tak dalej, prawda? I to na tych filmach od razu widać, że no po prostu lipa, tak? One zawsze umalowane, zawsze fryzurka i tak dalej. Tak, zawsze to się oglądało, zwłaszcza Skorupko, pamiętam, to ona nigdy nie była brudna na filmie, a tam, prawda? W ogniem i mieczem, jedną anegdotę, anegdotę o Bochunie, bo ona była z matką wtedy po porodzie, miała malutkie dziecko i przyjechali na plan, i, a myśmy mieli kierowcę, i ja na niego Bochun mówię, Bochun, chodź sobie tego, wiesz, to ten, a on też taki czarny przystawił. No ta jej matka mówi, panie Leszku, pan pozna nas z Bochuny, bo to nie.
Ale powiedziałem jej, dlaczego to tak. Ale od tego, co pan pyta, jak to jest. Oczywiście, że nie była dublerka. Czy tak, o takiej klasie aktorka będzie tam się nie narażała, żeby ją przypalono albo przy tego. Ma dublerkę i tutaj w ogniem mieszam, tylko mogę powiedzieć, nie, bo z Bonda to nie, grała w scenach od tym, oczywiście, że miała tam. A było tak, że jak kadr zaczyna się, że galopuje za głowa, ona galopuje i trzeci kto był? No tam był ktoś trzeci. No i oczywiście mieliśmy podebrane dziewczyny już takie, że jak stanęła przy niej, to nie rozpoznałeś. No w dużym planie. Na to. Ale było tak, że tak, ja tego za głowę, to... A Włodyjowski był granicy. No i wszyscy dublerzy. No i ruszamy. Konie ruszyły, to one od razu poszły w galop, to mnie ja za głowę, to na najcięższym koniu, na tego i na końcu. A reżyser mówi do mnie, mówiłeś, że to leberko, ta scena, że żarbo, tak przychodził, mnie pyta, ja mówię, to żadna sprawa, no to... I ja tak na bok i zagalopowałem do tego i mówię, wasza psia mać, mówię, kto mnie wyprzedzi o pół tego, a miałem taki nachaj miałem. To mówię, od razu spada. No i oczywiście tam dużo nie trzeba, prosta sprawa. No. Ale w Leszku, jeszcze wspomnę, jeszcze powiem o kobietach, jak Krzysztof się zapytał. Jedną scenę Basia, tam Małgorzata Zawadzka, tak, grała sama Basia. Jak wtedy uciekała, to tak... To tak, ale dobrze, nie wpadała do wody. No nie wpadała do wody, ale później przez te, co spadała po tych... Tak, no po tych planie to tam grała, wiesz, no to każda z pań zagrała, nie mówiąc. Tylko jedno pytanie na koniec. Nie, ale ja w tym klimacie, ja dwa dni wcześniej to pytanie uzgodniłem. Słuchaj, to powiedz, kto dublował Skorupkę, jak ona się nago kąpała, bo mi się bardzo ta scena podobała. A mi się nie podobała. No co ty, no bo, a ty masz wypaczony gust, napatrzyłeś się na te aktorki na żywo, ja na nic ekranu. Ale jak sam raz przyjechał do mnie, rozumiesz, że to przyjechał, on jest dyrekt muzeum tam przyjechał i... O, muzeum to wiesz, jakie mu się podobają. Tak. I była historia, że właśnie Skorupko, co tam po tych krzakach i... No właśnie. Nie ona, polowana była. A to nie wiem, gdzieś tam przyjechać na ktoś panią. No to Czerkaski miał rację. Ja mam tu jeszcze pytanie o aktorów, ale pochodzących z Wołomina. W Kolumbach, rocznik 20, tak. Grał nasz sąsiad Andrzej Siedlecki, znam pan go może? Andrzej? On w Kanadzie teraz. Kto to? Siedlecki. Czyli Środziński. Siedlecki. Nie, Siedlecki był... Był później kronikę filmową prowadził, jak Kmicik przestał prowadzić, to przez jakiś czas prowadził polską kronikę filmową. Ale w Kolumbę grał, w Kolumbę. Zobacz, to było ponad 50 lat temu. To, no tak, to chodziliśmy tak, razem tak, do szkoły podstawowej. Tak, no, bardzo dobrze. A drugi był taki nad Niemnem chyba grał, tego niesfornego syna. Mazur. Mazur. Też Wołomina, tak niedaleko. Ja mam pytanie. Zdolny rejon. Kaskaderzy są bardzo sprawni. Ja jestem ciekaw, jaki jest limit wieku dla kaskadera? A tutaj nie, tak. Jest to limituje badanie lekarskie. To Mazur, prawda? Badanie lekarskie, znaczy ja poszedłem na emeryturę mając 45 lat, bo przepis był taki. Przepis był, że minimum 150 filmów, 15 lat pracy. Wiek 45 lat, tak jak tancerze mają, ten i to został utrzymany. I ja skorzystałem właśnie z tej okazji i od razu dałem drapaka, bo pracować mogłem, bo badanie lekarskie pozwala ci, dopóki ci lekarz da tego, to wiesz, chodziło się do tej sportowej, tej i tam, gdzie oceniali. Jeszcze jakieś pytanie? To chciałem Leszku bardzo podziękować za miłe i ciekawe sprawy. Chciałbym oczywiście gospodarzom podziękować Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i pani dyrektor, wszystkim pracownikom. Dziękujemy bardzo państwu za to spotkanie i zapraszamy serdecznie na herbatę i kawę.